To się już nagrywa? Chyba tak. Sprawdzimy, bo nie jestem pewny, czy to przyłączyłem, czy włączyłem, czy nie włączyłem. 7, 19, 20. Dobra, nagrywa się, także możemy spokojnie sobie usiąść i powiedzieć, o co chodzi. Moi drodzy, witam serdecznie. Witam serdecznie. Zapraszam do wysłuchania tej mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że nie będzie ona nudna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że wrócicie tutaj na ten kanał następnym razem po to, aby wysłuchać kolejnej mojej wypowiedzi. Kanał w świecie Króla Myśli na razie jest pod takim tytułem. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Być może za rok, za dwa tytuł się zmieni, ale to jeszcze na razie tak zostanie, jak zostanie. Nie ma żadnej, że tak powiem, wątpliwości, po co został ten kanał stworzony, do jakich celów, po co, na co i dlaczego. Kanał został stworzony po to, aby promować moją działalność pisarską, abym mógł na tym kanale opowiadać o swoich książkach Król Myśli i nie tylko o tych książkach Król Myśli, bo w przyszłości najprawdopodobniej doczekamy się też innych pozycji książkowych wydanych przez tegoż oto pisarza Marka Malmana. Tak najprawdopodobniej będzie. A więc ten kanał służy do tego, abym mógł na tym kanale prezentować swoje książki, ale w związku z tym, że na tym kanale od momentu jego powstania niewiele się tutaj wydarzyło, bo mam do tej pory 248 osób subskrybujących ten kanał, postanowiłem ten kanał troszkę rozwinąć. Nie będę tego robił kosztem tego mojego drugiego kanału, kanału wędkarskiego, ale tamten kanał wędkarski jest kanałem ściśle powiązanym z pogodą i z porą roku, a teraz jest taka pora roku, mam nadzieję, że na wykończeniu i taka pogoda, też mam nadzieję, że na wykończeniu, że materiałów filmowych na tamten kanał zdobywać nie można, bo leje, wieje, pada i chłodzi. A ja potrzebuję jakiejś ciągłości, wobec tego sobie tak pomyślałem, skoro mam taki sezonowy kanał wędkarski, który jest uzależniony od pogody, to trzeba będzie tutaj ruszyć na tym kanale z jakąś inną, konkretniejszą tematyką i ten kanał tutaj rozwinąć po to, żeby łatwiej promować te swoje powieści. Cóż wymyśliłem? Otóż, moi drodzy, mam dość sporo lat, co widać. Ja nawet nie będę mówił, bo sam tego dokładnie nie wiem, bo ja nie liczę od pewnego jakiegoś czasu. Mam też bardzo duże doświadczenie życiowe. Odniosłem w swoim życiu wiele klęsk. Tak, to jest odpowiednie słowo. Klęska. Najadłem się ich potąd, tych klęsk swoich. Od jakiegoś czasu bardziej na siebie uważam, dbam o to, co robię i tych klęsk już jest niewiele, a jeżeli już, to można je tylko nazwać porażkami, a nie klęskami. I tak sobie pomyślałem, że człowiek, który przeżył naprawdę bardzo dużo, który wychodził z dołka po 10 razy, ma chyba prawo do tego, aby na swoim kanale na YouTube poprowadzić taką tematykę motywacyjną, wypowiedzi motywacyjnych. Niektórzy powiedzą, a kolejny tam obudź w sobie olbrzyma, czy coś tam takiego. Nie, nie, moi drodzy. Tamte wszystkie książki takie motywacyjne, ja ich tam kiedyś przeczytałem w życiu chyba ze 3, ale stwierdziłem, że to jest jedna wielka nuda. Postaram się w przyszłości, realizując te swoje wypowiedzi, oprzeć je wszystkie o swoje własne doświadczenia. O to, jak ja wpadałem w dołek
i jak z tego dołka wychodziłem. Ale nie myślcie tutaj, nie myślcie, że będę płakał i opowiadał o swoich klęskach. Co to, to nie. Tego tutaj nie ma mowy. Nie opowiem wam o swoim życiu. To jest moje i tym się nie muszę chwalić. Ale chcę się pochwalić tym doświadczeniem, jakie zdobyłem w czasie, kiedy wyłaziłem z dołka. Tam mówią, że spadło się na samo dno. Ktoś mówi, o, to już samo dno. A się okazuje, że jeszcze ktoś tam spod dna łapę wystawia, nie? Tak nie było w moim życiu, żebym łapę wystawiał spod samego dna. Aż tak bardzo nie udało mi się nigdy wlecieć w dołek. Natomiast tych dołków było dosyć sporo. Ale każdy dołek niósł za sobą kolejny jakiś tam mały sukces i pewne doświadczenia. Ja sobie spróbuję te doświadczenia przypomnieć, ubrać je w słowa, przygotować sobie każdą następną wypowiedź tutaj, tą motywacyjną, i wam o tym opowiedzieć. Może się wam to spodoba. Jeśli zobaczę, że powiedzmy jakieś 3-4 filmy są przez was akceptowane, lubiane i jest tam pod nimi jakaś dyskusja, tak, że one się tam wam przydają, to serię będę kontynuował. Jeśli zobaczę, że to jest psu na budę warte, to zostawimy ten temat i nie będzie kontynuacji. Spróbuję wymyślić wtedy coś innego. Aczkolwiek powiem wam szczerze tak, ja mam prawo do tego, żeby takie motywacyjne wypowiedzi tutaj wam serwować. Mam do tego prawo, bo mówiłem już o tym. Wielokrotnie wyłaziłem z dołka. Jakich metod szukałem? Czego się łapałem? Czego się chwytałem, żeby wyjść z tego dołka? Żeby znowu gdzieś tam zaistnieć? Żeby znowu coś zrobić? Żeby przetrwać? Mam do tego prawo. I mam doświadczenie, jak to się robi. Podzielę się z wami tym doświadczeniem. Postaram się to, tak jak powiedziałem wcześniej, ubrać w słowa. Troszkę będzie to wymagało ode mnie pewnego takiego zastanowienia, ale myślę, że dam radę, że dam radę ten temat tutaj pociągnąć i nagrać dosyć sporo takich wypowiedzi motywujących, motywacyjnych dla was, szczególnie dla was. Jeśli one się oczywiście tutaj przyjmą, jeśli będą się oglądały, jeśli będzie pod tymi filmami jakaś dyskusja i nie będę mu wrzucał tutaj słów tak po prostu, bo sobie nagrałem i to zupełnie pójdzie w niepamięć. Nikomu się to do niczego nie przyda, bo to nie będę tutaj tylko piłował, nie? Ale tak 3-4 wypowiedzi spróbuję nagrać. Ta dzisiejsza się nie liczy, bo ona jest wstępem do tego. Jest tylko takim preludium, takim zaczątkiem do całej serii. O ile ta seria oczywiście powstanie, bo to jeszcze nie wiadomo, zobaczymy. Powstanie, jeśli będzie reakcja na to, co nagram w pierwszej kolejności, w tych 3-4 może filmach początkowych. O czym będzie pierwszy film? O czym będzie pierwsza wypowiedź? Już dzisiaj mówiłem to słowo. O porażkach. O klęskach swoich nie opowiem. To jest temat zastrzeżony dla mnie, dla mojej wiedzy. Ale porażki? Jak najbardziej. No właśnie, ciekawe, jak zareagujecie na temat porażek. Możecie już dzisiaj zmotywować mnie. Ja was mam motywować, ale wy musicie też zmotywować mnie. Zmotywować mnie do nagrywania tych filmów, pisząc komentarze. Odpowiadając na proste pytanie. Jak reagujecie na porażki? Czym dla was są porażki? Czy spychają was na samo dno?
Czy jeszcze tam spod dna wystawiacie rękę? Czy też są zupełnie czymś innym? A no właśnie. Czym mogą być porażki? Bingo. Czym są porażki? O porażkach opowiemy sobie następnym razem. Powiedzmy, że filmy motywujące, tak sobie powiedzmy, załóżmy, tak, że tak będzie, będą się ukazywać raz w tygodniu. Nie wiem jeszcze w jaki dzień, zobaczymy. Na razie wystartujemy może w sobotę, może w niedzielę. To się później ustabilizuje i unormuje. Na początek ja muszę tutaj zobaczyć, jak mi się to nagrywa i jak ja się z tym czuję i ile czasu będę potrzebował na to, żeby się przygotować do konkretnego nagrania, do konkretnej wypowiedzi. Jeśli się już sprawa po tych 3-4 filmach unormuje, ustabilizuje, to wtedy ustalimy sobie tutaj konkretny dzień publikacji. To nie będą audycje na żywo. To będą nagrywane materiały, tak jak teraz nagrywam. A dyskusja będzie się odbywała pod filmem, o ile w ogóle się będzie odbywała, no bo to zależy od was, tak? Jeśli to zignorujecie, to nie będzie tego. Ale jeśli już dziś stwierdzicie, że o, Markowi to może to wyjdzie, może go warto wesprzeć, no to łapki w górę pod tym filmem poproszę i komentarzyk pod filmem też poproszę. Żeby wam ułatwić, bo nie wiadomo co napisać w komentarzu, to napiszcie mi, czym są porażki dla was. Czym dla was jest porażka? Czy porażka spycha was w dół? Czy też wynosi was do góry? Czym są dla was porażki? Ja kiedyś się bardzo mocno przeżywałem. Bardzo mocno przeżywałem. Przez nie lądowałem na dnie prawie, że tak powiem, tak? Nie, bez przesady, ale byłem po prostu w dołku, aż do momentu, kiedy zrozumiałem, czym są porażki. A w następnej wypowiedzi dokładnie wam powiem, czymże są porażki. Napiszcie mi w komentarzu, czym one są dla was. A ja wam w następnym tygodniu nagram wypowiedź i powiem, czym one tak naprawdę są, czym powinny być i czy są powodem do tego, aby się dołować. To by było na razie na tyle. Myślę, że wiemy wszyscy, o co chodzi. Jeszcze raz powtarzam. Te moje 4 filmy motywacyjne muszą mieć jakiś odzew tutaj od was. Jeśli takiego odzewu nie będzie, nie będę kontynuował tych swoich wypowiedzi. Jeśli natomiast będzie, no to możecie się spodziewać całej serii tego typu wypowiedzi, także z tematami pobocznymi do motywacji i z jednej i z drugiej strony, tak? To już będzie cała seria przygotowana w jakimś tam dłuższym okresie czasu, publikowana tutaj, na tym kanale. I pokazywana, ale nie wrzucana na serwer kanału wędkarskiego, ale pokazywana na tym kanale. Trzeba się zareklamować, tak? Także w zakładce społeczność będzie zawsze widniał link do tego filmu tutaj. Czy ja to dobrze robię? No, zależy mi na subskrybentach. Jak tam dam link, to przestaniecie mnie tutaj subskrybować. Coś tam wymyślimy. Zachęcam was do subskrypcji. I jeszcze raz powtarzam. Chcecie tego typu wypowiedzi? Łapka w górę i komentarz. Bez tego nie ma dyskusji i nie będziemy tego kontynuować.
Bez paliwa nie pojadę. Dajcie mi to paliwo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze mnie znacie, że potrafię przez 10 lat prowadzić kanał na YouTube. To wszystko, dziękuję za uwagę. Aha, jeszcze jedno. Koniecznie zajrzyjcie do księgarenki Marfisz i kupcie moją opowieść, bo to też mnie zmotywuje. To mnie bardzo zmotywuje do dalszej pracy, do dalszych wypowiedzi, do dalszych poszukiwań tutaj tematu, bo być może ten temat, te tematy motywacyjne w ogóle was nie będą obchodzić, interesować, tak? Być może jest ktoś ode mnie lepszy, kto ma lepszy zasób słów, większe doświadczenie i potrafi o tym mówić ciekawiej ode mnie. Być może tak jest. Dlatego ja potrzebuję tej informacji od was, potrzebuję tego zwrotu. Czy będziecie chcieli mnie tutaj słuchać? Subskrypcje są w tym wypadku sprawą kluczową. One muszą na tym kanale rosnąć. Jeszcze tak wam powiem dlaczego. Bo dzisiaj jest ten COVID przeklęty i to wszystko jest zablokowane i świat nie istnieje. Ale wszystko ma swój koniec. COVID też będzie miał swój koniec. Wszystko ma swój koniec. Nawet największa klęska ma swój koniec. Wiem o tym, bo miałem udział w wielu klęskach. Wszystkie klęski mają swój koniec i COVID też będzie miał swój koniec. I tak sobie pomyślałem, że jak się ten COVID skończy i ja będę jeździł na spotkania autorskie, to będę mógł nadawać relacje na żywo z tych spotkań autorskich. Ale nie chcę moim widzom na kanale wędkarskim wciskać tematyki książkowej, tak? Tej literackiej. Bo oni niekoniecznie muszą być zainteresowani tym akurat. Na razie to tak robiłem, bo robiłem, ale gdybym miał tutaj te 1000 subskrypcji, owszem, mogę to kupić za jakieś tam parę set złotych, ale to nie o to chodzi. Gdybym miał tutaj te 1000 subskrypcji, byłaby szansa, byłaby możliwość nadawania na żywo spotkań autorskich. Wyobrażacie sobie, co by to było? Na żywo spotkania autorskie. Na przykład z Warszawy, z Krakowa, z Lipian, z Pyrzyc, z Łeby, z Ciwnowa, z Myśliborza, z Barlinka, gdzie tam jeszcze, z wielu innych miejsc, a nawet i z Rzeszowa, dlaczego nie? Zależy mi na tej możliwości nadawania na żywo na tym kanale. To mi bardzo rozkręci kanał w przyszłości. Taka jeszcze mała uwaga dla tych, którzy mnie tutaj oglądają, a jednocześnie są z tamtego kanału wędkarskiego. Nie martwcie się o tamten kanał. On będzie funkcjonował jeszcze bardzo, bardzo długo. Aczkolwiek będzie czasami zmieniał swoje propozycje dla was. Będzie się to różniło od tego, co było. Nie może być ciągle wszystko tak samo. Jak jest tak samo, to jest nuda. Ileż razy można wałkować ten sam temat? To jest nuda. Dlatego jak tutaj będę wypowiadał się na tematy motywacyjne, to postaram się was nie zanudzić. Czym są porażki? Czym one się różnią od klęski? Czym są porażki? Na ten temat moja następna wypowiedź. A dzisiaj wam bardzo gorąco dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Łapka w górę, komentarz i jedziemy.